Cześć czołem, moi drodzy. Po ponad, a nie ponad, niedługo będzie miesiąc, odkąd kanał Browar Gdynia milczy. No wobec tego czas powstać z kolan, odmrozić się, odhibernować i na chwilę chociaż powrócić do świata żywych, świata craftu. A więc na początku chciałem Wam serdecznie podziękować za słowa wsparcia. Ja się śmieję, bo naprawdę, naprawdę cieszy mnie to, że mamy ze sobą taki kontakt, bo i na Instagramie, i na Facebooku w wiadomościach prywatnych, i nawet dwa maile dostałem od spragnionych widzów, spragnionych wrażenia. No a muszę Wam powiedzieć, że uciekło ze mnie to powietrze. Tak jak z wielu blogów, które właśnie ostatnio sobie przeglądnąłem, to jest raz. Może po prostu za stary jestem już na ten temat craftowy, bo wiadomo, grupą docelową craftu to jest ludność taka 20-24 lata. A ja mam tak chyba razy dwa. Ja mam wrażenie, że trochę, chyba że moje wrażenie jest jakieś inne, ale że trochę powietrze jakby spadło. Sezon letni może, to jest czas lodów ekipa, lodów w ogóle w bonetach, piwa mało kto robi, lepiej kupić. A może złe wrażenie mam, no ale wracam, ale próbuję walczyć i tak dalej. Ważymy. Obiecywałem, że nie będzie tego, dolnej fermentacji, ale tak mi się spodobała ta dolna fermentacja, że po raz ostatni z ostatnich razów wracamy do tego, co widzicie, mam nadzieję, na swoich ekranach, czyli do majowego koźlaka. Mam tutaj, no nie jest to ikona stylu, ale piwo, które z reguły w browarni gdańskiej, czyli w browarze, ja to nazywam browarze rzemieślniczym, aczkolwiek sensu stricte browarze restauracyjnym, tam gdzie w tej chwili pierwsze skrzypce gra dwóch panów, czyli Bartek Nowak, pierwsze skrzypce, no i Emil. No, dwóch piwowarów domowych, dwóch gości, którzy już ogarnęli, zawsze mieli ogarnięty ten sprzęt w browarni gdańskiej. I to piwo, byłem na kontroli dwa razy i to piwo naprawdę jest dobrych, no najwyższych lotów, takich jak zawsze. No i mamy Hotel Gdańsk, bo to jest browarnia połączona z Hotelem Gdańskim. Co my tu mamy? Tak patrzę, zerkam na ekran, ale widać. Mamy Majboka. Ja rozmawiałem już z Bartkiem, ładna krachla, butelka, a tu jest termin, ale nie wiem jaki. Rozmawiałem z Bartkiem właśnie o tym, że to piwo, Majbok, tak naprawdę skierowało moje oczy na craft w dawnych, dawnych, zamierzchłych czasach. Jeszcze craftu nie było, nawet tego przez K. Otóż w Niemczech jest, chciałem powiedzieć, że był, ale jest taki browar Becks, mieści się w Bremen i tenże browar wypuszczał co wiosnę, bo koźlak majowy powinien być szynkowany w maju, nie ważony jak marcowy, ważone w marcu, a pite w październiku czy we wrześniu, ale powinno być szynkowane w maju i on wypuszczał takie 5-litrowe puszki, które nie miały nazwy już Becks, czyli po prostu piwo kiedyś, no jak inaczej, tylko miała ta puszka napis Majbok. I tak się zastanawiałem, mówię, to jest piwo, czy to co to jest? Majbok? Nie wiem. No i tak ze świata Hellesów, lagerów niemieckich zakupiłem tego Majboka i to było piwo dobre, ale niestety było piwem sezonowym, czyli piwo, które było do kupienia tylko raz. Przynajmniej w mojej wersji. Nie piłem piwa dużo, więc taka beczka, 5-litrowa beczułka mi stykła. Zasmakowało mi to, bo to był taki po prostu lager, ale taki bardziej syty, bardziej treściwy. Zainspirowało mnie to. Potem zapomniałem oczywiście. Potem jak miałem 20 lat, zacząłem jeszcze, pamiętam, kupiłem z gdańskich zakładów piwowarskich. Czyli w tym miejscu, w którym teraz waży nowy browar gdański, on powraca do tej tradycji, wykupił to miejsce, te zakłady piwowarstwa. No i
sprzęt Kaspara Schulza, świetny, skomplikowany, naprawdę poszli grubo chłopaki, panowie, inwestorzy. To są ci sami, którzy mają w Szczecinie browar, tylko że dużo mniejszy. I tam kupiłem piwo Heweliusz i kurczę, ono było zupełnie inne od tych standardowych, nie wiem, eurolagerów. Ono było zupełnie inne, było trochę wyżej gazowane, nasycone, było bardzo podobne do EB, ale tego pierwszego, które też było zupełnie inne. Jakieś takie było bardziej rzeźkie, trochę bardziej słodowe może, nie kukurydziane, ale słodowe. No ale stało się jak stało, browar w Żywcu przyszedł do Gdańska, no i co? No i zamknął temat. I w tym roku, w czerwcu, będzie otwarty w tym samym miejscu nowy browar gdański. Majbok. Myta szklanka? Ja nie umiem szklanek myć, powiem wam. Na napisie się naostrzy. Taki kolor, czyli to już nie jest słomkowy lager, ale to jest dolna fermentacja, takie bursztynowe właściwie, delikatnie bursztynowe piwo. Kurczę, kolory zupełnie inaczej wyglądają na ekranie. No bardziej, wydaje się, że bardziej słodowe. Piana ładna, trwała, jakoś tak nie strzela. Nasycenie pracuje, budując tą pianę. No, no ładnie to wszystko brzmi. Gruby aromat słodowy, tak jak tutaj widzimy, umiarkowany do mocny. Ja bym powiedział, że tu jest średnio mocny. Często z lekko prażonym charakterem. Wiecie, może placebo zadziałało, ale coś, załóżmy, że taki przyprażona słodowość, taka monachijska lekko, może coś takiego czuję. Niski poziom melanoidyn, jak czytamy, ja ich w aromacie tutaj nie czuję. A szkoda, bo lubię melanoidyny w koźlaku. Im wyższy baling, tym więcej lubię tego słodu. Chmiel umiarkowany, ale tutaj wszystko jest w aromacie czyściutko. Piwo jest świeże, ma tydzień. Świetne. Bartek, zarąbisty Majbok. Dlaczego? Może tego nie widać. To piwo u mnie jest trochę bardziej ciemne niż u was. Tutaj słońce świeci mocno z mojego przodu, więc może dlatego takie są jasne rozbłyski. Ale dla mnie to piwo jest ciut ciemniejsze od standardowego lagera i właśnie tej barwy szukamy. Barwa wskazuje na to, że piwo jest lekkie. Ja sądzę, tutaj nie ma balingu, ale po smaku to teraz sądzę, że to będzie jakieś 16,5 plato. Bo wydaje się podejrzanie lekkie, ale w smaku jest już takie treściwe, słodowe. Karmelizacji nie czuję, DMS-u od słodu pilzyńskiego nie czuję, choć jak widzicie jest dopuszczalny lekki posmak. No jest świetny. Tutaj w aftertaste jest delikatna nawet słodycz, ale odsłodowa, taka typowa słodowa nuta. Ona jest naprawdę świetna. Ona się łączy z chmielem i dzięki temu jest to wszystko jest tutaj kompletne, zgrane, kompleksowe piwo. W chmielu jest taki, jak zamknę oczy, to mi się lepiej mówi. Jest ta nuta taka korzenna, nie wiem jak ją nazwać, ziemista, tak zwana szlachetna, czyli no, no jest jak powinno być. To piwo jest po prostu kompletne, jest idealne jak dla mnie. Treściwość średnia tu jest napisane, a ono jest treściwe to piwo, to nie jest... nawet laik skapnąłby się, że to nie jest zwykły lager, tu coś jest nie tak. Więc takiego piwa właśnie szukamy. Ja tu się będę pomniejszał. Ogólne wrażenia. Względnie jasny, mocny, słodowy lager. Idealnie tak to wygląda.
No, uważa się za jasną wersję tradycyjnych boków albo za monachijskie jasne, uważone do mocy koźlaka. I praktycznie rzecz biorąc, mamy to, wyjmując słowa z moich ust, mamy to tutaj w tym szkle. Podstawa to słód pilzneński i lub wiedeński, czyli mieszanka, z niewielkim dodatkiem słodu monachijskiego. Ja jeszcze spojrzałem, jak to wygląda tutaj. No i tutaj mamy to samo, czyli 1 funt to około pół kilo, 400 chyba 80 gramów. Czyli jest tutaj mała domieszka monachijskiego, 11 lbs-ów do warki domowej. Czemu nie zagrało mi? 11 lbs-ów to jest prawie 5 kilo. No. To mamy 5 kilo pilsa lub wiedeńskiego, albo miks pół na pół. No i taka uwaga faktycznie, że to może być, mieć mimo wszystko istotny wpływ na kolor. Czyli słód wiedeński jakby zaowocuje bladym bursztynem, czyli takim piwem, jakim tutaj mamy. Czyli tym, co mamy tutaj napisane. Jasny bursztyn, Pale Amber. Czyli to wszystko się jakby tutaj zgadza. Ja tutaj spojrzałem, żeby zobaczyć, tu jest Sterling. Niemcy prawdopodobnie jadą tutaj Hallertauerem. Ja ostatnio Mittelfruchem pojechałem. Drożdże, dolna fermentacja 2206 od Wajsta. Ale patrzę się, czy tutaj jest jakaś wskazówka co do ważenia. A, tutaj. Czyli dodanie słodów do wody o temperaturze 153 Fahrenheit. Ja nie wiem, po co oni się taką skalą tutaj zajmują. Ach, to nie są jednostki masy, tylko jednostki temperatury. 153, czyli no, jest ważone na 67 stopni Celsjusza. Wrzut na 60 do 90 minut. Potem maszałt jest przy 170 Fahrenheita. W sumie to gdańszczanin, czyli 76 maszałt, 67 ważenie. No i tyle. Dobrze, w takim razie Majbok. Nie ma żadnej modyfikacji wody, jak widzicie, dlatego, że dodana jest woda kasztelańska z sieci Dino. Uznałem, że jej skład jest idealny. Proszę, spójrzcie. Jeśli chodzi o profil wody, wychodzi ekstremalnie słodowy, czyli chodzi o balans między siarczanami a chlorkami. Chlorki, siarczany. Bardzo mało siarczanów ta woda, jeżeli wierzyć, no ale chyba no czemuś musimy wierzyć, czyli opis na butelce wody jest taki, jaki tutaj widzicie dokładnie. Alkaliczność 201 ppm, twardość 53. No i profil to mnie najbardziej interesuje, ekstremalnie słodowy. Ja już przestałem wchodzić w temat wodorowęglanów, właśnie pod piwo. Może kiedyś. Oczywiście czytam książkę, która dużo wnosi do tematu. Czytam tą książkę i ona sporo pomaga. Tak czytam ją różnie. Coś tu sobie notuję. Właśnie a propos chlorki, siarczany, dodawanie sól na przykładzie piw w stylu Oktoberfest. Ale uważam, że skoro to piwo ma być domowe, więc nie szalejmy. Nie wiem, czemu tutaj nie widać mnie cały czas. Umieść wszystko na wierzchu, więc może będę na wierzchu. Okej, okay. Nie będę na wierzchu. No to nie wiem, jak to zrobić. To będę bez tego, bez klikania. Będę się pojawiał. Bo powinno być okno umieść na wierzchu.
Idealne. Czyli tak, woda jest z Dino, ona jest chyba nawet tańsza niż w Auchan, poniżej 2 zł. Jest o tyle idealna, że do lagerów nie ma tutaj sensu w ogóle niczego dodawać. A ja mam w Rumi wodę do lagerów akurat bardzo ciężką i bardzo się nie nadaje do lagerów. 3 kg słodu wiedeńskiego, 1,5 kg pilzneńskiego, czyli nie jest 50-50. Do tego pół kilo, czyli 1 funt prawie. Monachijskiego w typie jedynka, żeby nie zaciemnić tego piwa. Ten nowy Beersmith daje takie ujowe kolory i ja nie wiem, co to za kolor jest. Może. Zawsze oczywiście dodaję płatków jęczmiennych, 400 gram. Słód melanoidonowy, muszę. Bo po prostu on się do koźlaka nadaje i uważam, że to jest must be. Nawet za mało, ale załóżmy, że nie będę szalał. Tylko 150 gramów. Karmel, sam nie wiem, ale niech będzie 150 gramów. I teraz tak, jak widzicie, tu jest bardzo dużo chmieli, bo tu będzie chmiel Polish Hops Mokra Szyszka. Ona jest zamrożona, ale to będzie chmiel lubelski, który dostałem od widza, tak zwana Mokra Szyszka zbierana, 250 gramów dostałem i postanowiłem, no bo gdzie to użyć? No kurczę, do Maiboka. Nie mam żadnych szlachetnych chmielów niemieckich. Perle mi się skończył. Hallertauerów nie ma. Więc pozostaje chmiel lubelski. Nasz. Polski. A właściwie mieszanka. Wcale nie polska. Ale załóżmy, że to będzie nasz chmiel. 100 gramów, jak widzicie, idzie na 2 tygodnie. Idzie na 7 dni po 2 tygodniach do fermentacji cichej. No to jest lager, więc będzie trochę stał w tych 10 stopniach, tak naprawdę w 9 stopniach albo w 8 stopniach w lodówce, bo nie mam termometru, który jest w brzetce, tylko mam go w temperaturze otoczenia w lodówce. Więc uważam, że jak zajdę lodówką do 9 stopni, no to fermentacja będzie szła do 8 stopni, przepraszam, 8. To fermentacja będzie gdzieś tam między 10, a zależnie od fazy, między 10 a 12 stopni na plusie. Pod lager myślę, że to będzie dobrze. Daję mocno chmielu. To nie będzie piwo stylowe, także jeżeli chcecie stylowe, to oczywiście podmianka. Polecam Hallertauera oczywiście. Idzie tak. Na 45 minut 50 gramów, dlatego nie na 60, bo wyjechałbym, i tak delikatnie już wyjeżdżam, ale wyjechałbym z wartością IBU. To jest mokra szyszka z zeszłego roku i ja mam tutaj wpisane to jako 4 IBU. To nie ma 4 IBU, dlatego tak trochę przymykam oko na to, że tutaj pojawiło się wskazanie na żółtym polu. Myślę, że jak będzie 3,20, bo wiecie, to wszystko gdzieś tam się zmniejsza z czasem, no to i tak będę gdzieś tam w stylu. 50 gramów Lublina na 45 minut, 50 gramów na 7 minut, czyli na aromat, i jeszcze raz na aromat 50 gramów do Whirlpoola na 85 stopni, nie na 60 minut, tylko na 10 minut. Może dlatego tak wyszło. No, od razu lepiej, no od razu lepiej, aż ja znikłem. Czyli powtórzę. Lublin 45 minut, 50 gramów. Lublin na 7 minut, 50 gramów. I do Whirlpoola na 10 minut, 85 stopni, 50 gramów. A potem fermentacja cicha przez tydzień. Myślę, że 2 tygodnie to jest doskonały czas ku temu, żeby zakończyły fermentację. Uwaga, drożdże gozdawy W34 na 70. Ja wiem, że jest spory niesmak, jeżeli ludzie widzą gozdawę. Ale to trywializując, to już nie jest ta gozdawa co kiedyś. Jak widzicie, na Facebooku odezwała się właścicielka lub współwłaścicielka gozdawy, informując wszemi wobec na Facebooku Browar Gdynia, o co chodzi z tymi drożdżami. Okazuje się, że to mogą być, jeśli nie te same, to nawet z przymrużeniem oka ciut lepsze drożdże niż Safeila? Niż W34 na 70. Powiem tak, fermentowałem pilsa na tych drożdżach. Zapomniałem jakieś wnioski umieścić, bo
Mówię wam, siły mi opadły do nagrywania. Spożycie bardzo opadło do 2 piw w tygodniu. I jakby nie mogę się zebrać w ogóle do tego tematu, żeby coś zbudzić, skrzesić w sobie jakieś kraftowe emocje. Ale powiem tak, fermentowałem jedno wiaderko trochę powyżej temperaturowego stylu, co wzburzyło co niektórych. A drugie prawilnie, czyli właśnie w 8 stopniach temperaturze otoczenia, czyli to piwo gdzieś tam miało 10 stopni, 11 podczas fermentacji. Lagerowałem to 2 tygodnie w 0 stopniach, ten drugi kubełek 10 litrowy, bo teraz robię na 2 dziesiątki, ponieważ mam kegi. Ten, który widzicie, stoi pusty, może nawet jest do sprzedania. Nowy keg z tego roku. 18-litrowy. Jako, że moi rodzice odpuścili temat z piwem, ja takiej ilości już też nie pokonam. O, więc umówmy się, to co widzicie, o, odwrotnie jest kamera, to jest na sprzedaż. Nówka. Były w nim, nie wiem, czy 2 warki. Jedna na pewno. Jest bez tego kołnierza u góry. Jest to tak zwany jolly. Dlatego, że ten kołnierz tylko przeszkadza, tak można zapiąć kran, podłączyć przewody, wszystko jest na wierzchu. Takie wersje mi się podobają i takie mam 2 dziewiątki. Wobec tego fermentuję teraz w 2 wiaderkach, po to, żeby na zimno chmielić różnymi chmielami i mieć ubaw. No więc dobra. I teraz tak, powiem wam, że to różnica między wiaderkami w pilsie nie była zauważalna po prostu. Ja wiem, że może niektórzy się oburzą, że co, że głupoty, że się nie znam. Nic wielkiego nie wyczułem w różni. Nie weszły jakieś aromaty kwiatowe, jakieś wady, DMS-y. Nie, to praktycznie gdyby założyć, że gdybym nie powiedział. Znaczy, zrobiłem takie też eksperymenty i jakby nikt się nie skapnął, ale nawet gdybym znawcom, czyli wam, polał takie 2 piwa w temperaturze 8 stopni, to drożdże gozdawy W34 na 70. To jest ten sam szczep, podkreślam. W34 na 70 z gozdawy, a tańszy. Jestem z nich bardzo zadowolony. Wiem, narażam się na hejt. Jestem z nich bardzo zadowolony. Świetne drożdże, czysty profil. Nie widzę w ogóle różnicy między drożdżami W34 na 70, a gozdawa Bier Hefe W34 na 70. Szczegóły zacierania. Na koniec, bo i tak już za dużo gadam. No, program ustawił to samo, czyli 68. Możemy tu wpisać na siłę 67 i tego pilnować. Ja tu też piszę, nie wiem, czy, no zniknąłem, ale darujcie. Wpiszę tutaj 3,5 litra wody na kilogram słodu, czyli zwiększę dawkę, a zmniejszę wysładzanie. Czyli dodajemy 20 litrów wody w temperaturze 71,9. No właśnie. A, to inaczej. Temperatura infuzji. Nie wiem, czemu infuzja tu jest. Zawsze się czegoś uczę, Holender. To tu wciśniemy. Aha, tu się nie da nic zrobić. No dobra. Czyli robimy na leniwca. Tak, dobrze piszę. 60, tam był wsyp w ilu stopniach? D-d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 -
Czyli wsyp był w 67. A, no, trzeba było to zmienić.
Czy tu jest coś napisane, że coś tutaj wzrastało? Nie. Nie, po prostu w tej temperaturze, wsyp w tym zakresie i odpoczynek. Nie wiem, czy to ma sens 90 minut przy tej enzymatyczności słodu. O Jezu, nie to włączyłem. Nie wiem, czy to ma sens, ale dobra, 45 minut jest stanowczo za mało, więc wpiszmy tu 60. No i tu 10. Dobra, wysładzanie tylko, uwaga, co tu się zadziało? Czy ja coś, czy ten Maybok mi już na łeb wpłynął? Wysładzanie tylko w 10 litrach? Co ja gadam, w 6 litrach? Dobra, to zróbmy tak, żeby chociaż dwa razy zagrzał wodę. Czyli tutaj zróbmy trójeczkę. No a tu będzie dobra. No, no to tak, tak mniej więcej to będzie wyglądało. Nie wiem, denerwuje mnie to, że ja tu znikam ciągle. Dobrze, więc jedziemy według przepisu, czyli 63 stopnie Celsjusza wsyp i utrzymanie tej temperatury. Ale ona spadnie. Dobra, będę to trzeba wziąć sobie na baniak, będę tego pilnował. Można byłoby na infuzję oczywiście przestawić i ustalić to. Albo zróbmy to tak prawidłnie, czyli zrobimy infuzję. Ok. No i teraz myślę, że jest temat ułatwiony, czyli w 68 stopniach zasypujemy, chociaż tam było napisane, że wsypujemy w tej temperaturze, ją utrzymujemy, dajemy odpocząć, więc dobra, niech będzie 68 stopni, tak czy owak 63 stopnie będzie temperatura kroku. Myślę, że dobrze, piwo nie będzie za słodkie, ta słodowość będzie skontrowana tym chmielem, mokrą szyszką. A jak będzie, jak wyjdzie, tak wyjdzie. Moi drodzy, no to tyle, nie będę Wam truł 4 liter. Tak to wygląda mniej więcej. Resztę uzupełnię, czyli proces fermentacji uzupełnia w trakcie ważenia. Ważenie w weekend, w sobotę. A ja, jeśli jesteście z Trójmiasta, to piwo jeszcze... O, do sprzedania. To piwo jeszcze jest w gdańskiej browarni, uważam. To piwo, chociaż piana zeszła. Ale uważam ten Maybock za bardzo dobry. No jest to co trzeba. Jest podwyższona słodowość, jest gęsty lager. Trochę bym tutaj dodał melanoidyny, szczerze powiedziawszy, ale to ja jestem zboczony na koźlakach i uważam, że koźlaki melanoidynę powinny mieć. Tutaj mało jej czuć. Albo w ogóle. Może trochę karmelu, ale spora słodowość. Nasycenie średnie. No mega chleb, ale taka biała buła, no coś świetnego. Taki Helles na sterydach. Bardzo dobry, bardzo, bardzo, bardzo dobry Maybock Superior Beer. Piwo sezonowe, co roku do dostania gdańskiej browarni. I tym miłym słowem jeszcze raz chciałem Wam naprawdę podziękować za słowo otuchy. Żegnam się z Wami. Ważenie będzie w jednym odcinku, takie nie zajmujące jakieś 15, a może 20 minut. Zresztą nie obiecuję, bo może być różnie, ale na pewno jeden odcinek. Widzimy się w przyszłym tygodniu, tak? Bo ważenie będzie w sobotę, zanim to w niedzielę gdzieś tam to posklejam. No i... Ostatni raz, mówię, że ostatni raz ważę dolną fermentację w tym sezonie, bo następny sezon zaczyna się od, wiecie, od września, nie? Wasze zdrowie.